Witam serdecznie, moim gościem Konrad Kwit, Agrowola. Tak, witam serdecznie. Gratulacje, awansowaliście do wielkiego finału, gdzie spotkacie się z dwoma jeszcze drużynami w walce o pierwsze miejsce, ale zanim o tym spotkaniu wracamy do półfinału, pokonujecie wielkim charakterem, naprawdę umiejętnościami drużynę Baspal. Przegrywaliście, potrafiliście wyciągnąć, wierzyliście w siebie. No tak, no mamy tutaj ambitną drużynę, chłopaki dali siebie wszystko i no nie było łatwo, jak też w Cierpinale, ale końcem końców wygraliśmy. Są ciężary w etapie pierwszym, drugim, teraz trzecim, ale to wy na razie jesteście tymi zwycięzcami i można powiedzieć, że jesteście mega niespodzianką naszego turnieju. No, ostatnio też był ten turniej w Kamienicy, ten charytatywny, też nam ostatnio nie poszedł, w ogóle byliśmy strasznie źli, też tutaj tej lidze amatorskiej w Łącku też słabo coś ostatnio. No za chłopaki się zmotywowali, gramy po prostu swoje, no i nam to wychodzi jak na razie. Przed wami finał, nietypowy, składający się z trzech zespołów. Co powiesz o takim zestawieniu właśnie? Najpierw o tym, że ten finał jest inny niż wszystkie. Co powiesz o tym, że gramy go inaczej? No też pierwszy raz chyba gram taki turniej, gdzie w finale są trzy drużyny. Na pewno fajnie to będzie wyglądało, bo od razu klasyfikuje się te pierwsze trzy miejsca. Może też tak być, że różnie może być, zobaczymy jak się to potoczy, no ale no co, no damy siebie wszystko i mam nadzieję, że to nie koniec sensacji. Myślisz, że jesteście w stanie wygrać tego turnieju, patrząc na swoje możliwości, ja was nie znam. Jak wy to siebie widzicie? No, powiem tak, że no jest tu chłopaków, taka grupka tych chłopaków, którzy naprawdę kopią w piłkę dobrze. Wydaje mi się, że no przy odrobinie szczęścia i takiej waleczności, jaką mam i ambicji, możemy być niespodzianką. Dziękuję za wiatr. Dziękuję ślicznie.